Witajcie kochani, dzisiaj kolejny odcinek przybliżający Wam firmę Apple Go, która działa cuda, nie tylko już dla mnie, mamy całą gamę ludzi i rzeszę ludzi, którzy są zainteresowani tym produktem, ale zanim chciałam Wam opowiedzieć taką historię. Zanim powstało to, co powstało na zewnątrz i ten chaos związany wiadomo z czym, żyłam sobie w takiej bańce mydlanej, dzieliłam się z ludźmi oczywiście takimi czystym przepływem i też zauważyłam, że kiedy przyszedł ten dzień, kiedy ogłoszono to, co ogłoszono, to im dalej, tym trudniej było bardzo wielu ludziom i zauważyłam też, że tacy ludzie jak ja, którzy do tej pory dzielili się tym swoim bogactwem wewnętrznym, jakoś na tą sytuację zbytnio się nie wypowiadają. W związku z tym postanowiłam, że gdzieś tam czułam się nawet wręcz w obowiązku, żeby wchłonąć ten świat zewnętrzny. I pamiętacie, że zmiotło mnie to z powierzchni ziemi. Cześć, skarbusiu. Zmiotło mnie to wtedy z powierzchni ziemi. I co? Pamiętacie też, że odreagowałam w taki bardzo artystyczny sposób. Malowałam obrazy, robiłam różne rzeczy z żywicy epoksydowej, jak takie serduszka z intencją piramidy. Wielu z Was cieszy się do dzisiaj tymi moimi cudeńkami zrobionymi z intencją. Mówiliście, że pięknie działa. A później dostałam zaproszenie na jedne warsztaty, drugie, kiedy się trochę już odczopowały te reżimy. I zauważyłam, że to, czym dzieliłam się do tej pory źródłami energii i poziomami naszej egzystencji, jest takie niewystarczające. A wiecie, jak to jest ze światłem i z tą naszą wewnętrzną potrzebą. W podpowiedzi już też mówiłam, że przyszedł i filtr do wody, i filtr powietrza, i przyszła lampa fullerenową, którą po prostu kocham, uwielbiam przy niej medytować. Ale też jednym z źródeł energii jest odżywianie. I tutaj właśnie przyszła firma Apple Go. Światło do światła lgnie, więc dzisiaj podzielę się z Wami kolejnymi produktami. I dlaczego akurat postawiłam na to? Dlatego, że w sumie myślałam, że przedstawię Wam coś innego, ale wczoraj jadąc do Poznania usłyszałam w radiu, że mamy pandemię cukrzycy. I okazuje się, że firma Apple Go też o tym pomyślała. Okazuje się też, że w Rosji zostały wszystkie dolegliwości związane z cukrzycą zatrzymane. W związku z tym idę w odpowiedzi dla potrzebujących, bo rzeczywiście rozmawiając też na WF-ie z Bogusiem przez całą tą okres 2 lat uziemienia nas trochę, no bardzo, bardzo dużo ludzi przybrało na wadze i jest to ogromny problem obecnie. I proszę bardzo, już śpieszę się z dobrą nowiną. Mamy coś takiego jak NRM. Jaki jest cel i powód brania NRM? NRM wygląda w taki sposób. Ja tego nie biorę, bo nie mam takich dolegliwości, ale z czystym sercem, widząc, jak działają pozostałe drażetki, o których wspominałam ostatnio, mogę tutaj śmiało powiedzieć i znając wyniki badań z Rosji, mogę śmiało polecić Wam NRM jako antidotum na tą dolegliwość. Uwaga! Do kontrolowania poziomu cukru we krwi spowalnia postęp cukrzycy, zapobiega powikłaniom, normalizuje spowalnia przebieg cukrzycy. Jakie jest działanie? Normalizuje poziom cukru we krwi, hamuje postęp cukrzycy, reguluje przemianę materii, poprawia pracę trzustki, aktywuje produkcję insuliny, zwiększa przyswajanie glukozy, eliminuje ciągłe zmęczenie, przywraca sprawność fizyczną i psychiczną, zwiększa energię organizmu, uzupełnia niedobory witamin i minerałów, eliminuje suchość skóry, przyspiesza gojenie się wrzodów i ran. Normalizuje trawienie poprzez stymulację produkcji enzymów trawiennych. Uspokaja układ nerwowy, chroni przed stresem. Wzmacnia naczynia krwionośne, poprawia ich ogólny stan. Zapobiega niebezpiecznym powikłaniom cukrzycy, chorobom sercowo-naczyniowym,
patologią nerek i tym podobne. Zwiększa odporność. Czyli tak jak ostatnio mówiłam, jedna rzecz, ale działa globalnie na cały organizm. Jakie są wskazania? Cukrzyca, wysokie ryzyko rozwoju cukrzycy, otyłość, zaburzenia metaboliczne, siedzący tryb życia, stres. I jak jest schemat dawkowania między 9 a 11? Co dalej? NRM do kontroli cukru zaleca się przyjmować z relaksem. O tym już było na ostatnim odcinku, także jak ktoś będzie chciał posłuchać albo będzie chciał więcej informacji, to na maila lkkrzyzaniak@gmail.com można wysłać informację, że chce więcej, więc wtedy Wam wyślemy więcej informacji. Co jeszcze? Ten RLX w celu ochrony przed stresem. Wiadomo, że napięcie nerwowe i stres są takim jednym z głównych czynników ryzyka wysokiego poziomu cukru we krwi. Skuteczność. Skuteczność NRM jest również zwiększona, gdy jest przyjmowany z MLS-em. O tym też było ostatnio. To jest ten produkt na wyprowadzenie z organizmu robaków, pasożytów, patogenów. I uwaga, do tej pory spotkałam się z produktami, które zabijały po prostu te robaki w naszym organizmie. Później trzeba było uruchamiać całą procedurę, żeby je wyprowadzić z siebie. A wiadomo, że robaki mogą być w mięśniach, mogą być w mózgu, także MLS akurat zmienia pH w organizmie z kwaśnego na alkaliczny, czyli zasadowy, i te robaczki nie mają już gospodarza, po prostu muszą się spakować i wyprowadzić. Czyli MLS w celu pozbycia się pasożytów i GTS, o którym za chwilę, w celu zwiększenia napięcia i witalności. Najpierw rozpuścić GTS, a potem NRM. Składniki oczywiście są tutaj częściowo podane, produkt jest opatentowany, nie będzie drugiego takiego na rynku właśnie dlatego, że jest opatentowany. I jeszcze trochę o składzie, wybaczcie, ale są tutaj takie nazwy, które naprawdę czasami ciężko przeczytać. Yang Mai, Pita Haya, Garcina Cambogia i tego nie przeczytam. To pozwolę sobie wysłać. Żeńszeń, jarzębina, borówka amerykańska, suszony owoc garncica Cambogia, suszone liście miłożębu, suszone liście karczocha, suszony gorzki melon, suszone nasiona kozieradki, suszone litchi, suszone jabłko. I oczywiście jako inne składniki 100% niesyntetyczny syrop glukozo-fruktozowy, cukier buraczany, regulator kwasowości, kwas cytrynowy i aromat jabłkowy. Z tego wynika, że NRM będzie o smaku jabłkowym. Teraz o tym wspomagającym produkcie GTS, tych drażetkach. Cel i powód: zwiększenie sprawności fizycznej, psychicznej, napięcia ciała, napięcia napełniające energią i witalną. Jakie jest działanie? Stymuluje metabolizm, poprawia wchłanianie węglowodanów, białek, tłuszczów, zwiększa energię organizmu. Poprawia przekazywanie impulsów nerwowych, normalizuje funkcjonowanie układu nerwowego. A jak już wspominałam, stres jest jedną z głównych przyczyn podwyższonego cukru w organizmie. Dzięki zawartości koenzymu Q10 normalizuje działanie wolnych rodników i zapobiega starzeniu się komórek. Czyli widzicie kolejny dodatkowy aspekt. Zapobiega rozwojowi miażdżycy, zwiększa oczekiwaną długość życia, wpływa pozytywnie na ukrwienie mózgu, zdolności intelektualne, funkcje motoryczne, aktywizuje hematopoazę, normalizuje funkcjonowanie tarczycy, eliminuje drażliwość, niepokój, chroniczne zmęczenie. Wskazania do zastosowania: zmniejszony ton, chroniczne zmęczenie, napięcia nerwowe, pogorszenie sprawności fizycznej i psychicznej, okres rekonwalescencji po chorobie lub operacji, starość. Zalecany schemat dawkowania: zaleca się przyjmowanie drażeczki rano, ponieważ produkt działa tonizująco i pobudzająco organizm. Skład oczywiście częściowo podany i tutaj mamy m.in. poślubnik, Cambogia, chińska trawa cytrynowa, suszone liście herbaty, suszone liście miłożębu japońskiego, suszone jagody chińskie, suszone korzenie żeńszenia, suszone korzenie ashwagandy, suszony ananas, suszony agres, suszone jabłko i rhodiola,
Inne składniki to oczywiście nienasycony syrop glukozowo-fruktozowy, cukier buraczany, regulator kwasowości, czyli kwas cytrynowy i aromat ananasowy, czyli ta drażetka będzie miała smak ananasowy. Jeżeli chodzi o te wspomagające jak relaks i MLS, znajdziecie w poprzednim odcinku. Na ten moment Wam dziękuję, pokazując jak wyglądają te dwa podstawowe produkty, które pomogą Wam przywrócić ciało do równowagi, kiedy macie podwyższony cukier w organizmie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję, że mogę się z Wami dzielić tym, co najcenniejsze. Dziękuję za wszystkie maile, dziękuję za ten pozytywny feedback. Trzymajcie się, kochani. Zdrówka.